Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. Tym razem dalej będziemy przechodzili Real Game Tower. I sobie w tym odcinku tyle. No dobra, zobaczmy, czy nasze Pokémony są dobrze ustawione. W sumie mogę wziąć sobie Breona jako któregoś z pierwszych Pokémonów, bo on jeszcze nie ma wbitego poziomu. Zobaczmy, jak tam Feraligatr. No, myślę, że... taki układ będzie na początek dobry, więc chodźmy dalej. Jeszcze nie szliśmy tymi oto drzwiami w przód. Ciekawe, którego admina tym razem spotkamy. O, proszę bardzo, i ktoś tutaj jest. O, mam jakiś problem. Czy przypadkiem nie zgubiliście się w tym wielkim budynku? No nie wiem, ale powiedzmy, że tak. Ach, cieszę się, że mogę się wami zająć. Ha? A w jaki sposób się zajmę? No cóż, skoro pytacie, to dostaniecie odpowiedź. I Sek i Cyperpion. I już po was! Także Cyperpion Bulbin chce z nami walczyć. No cóż, ciekawie zaczynamy. Jest to walki Grimera oraz Dustoxa. Dwa Pokémony trujące. Czego tak Stox, robak, trucizna. Ta, ja do walki wyślałem Breona oraz Raigatra. No i tak, jakby go tu mądrze załatwić? No ja myślę, że fajnie tak, Grimera oraz Surf. I to myślę, że Grimera wykończy. Ja chyba Quick Claw zadziałał. Quick Claw jest bardzo przydatnym przedmiotem, trzeba przyznać. Bo nieraz ratował mnie naprawdę z krytycznej sytuacji. Dobra, Grimmery pada, pierwszy Pokémon pokonany, jeszcze Dustox. No, on się troszkę trzyma, bo on ma dosyć spory spezdew. No i teraz trzeci Pokémon, to będzie Swiper. Już tutaj najlepszy Pokémon był chyba Espeon. Bo ten teren ma praktycznie same Pokémony trujące i znają chyba wszystkie Sludge Bomb. Już nie zadało mi to dużych obrażeń, ale to może otruć, a właśnie tego wolałem uniknąć. No nie wiem, czy też zauważyliście, mieliśmy tam maszynkę do leczenia Pokémonów, także to już nie jest dla nas problem. Więc dobra, walczmy dalej. Czyli może Secret Power w tę stronę i tu jeszcze raz Surf. No, teraz Quick Claw nie zadziałał. Tak, Swiperowi to zabrało całkiem sporo. Zaraz Dustox też padnie od Secret Powera. I ładnie wykończymy już pierwszego przeciwnika. Jest. No jak na razie w Real Game Tower naprawdę nie ma zbyt silnych przeciwników, tylko jeszcze przeciwnik nie trafił Iron Tailen. No jak na razie nie ma trudnych przeciwników, później zaczną się trochę schody. Wierzcie mi. Dobra. I Slash. Chociaż nie wiem, może pokażę wam później taki pewien trik. Ale dopiero później. Dobra, na razie... kończmy to, zakończmy walkę z Bulbinem. Ach! No tak. No tak, pokonaliśmy go. 1600 zwycięstwo, nie zła sumka. No i on... zniknął. Dobra, nasz Feraligatr jest otruty, nie wiem, czy właśnie pokazywałem wam, ale jak jest otruty, kiedy chodzimy, to co drugi krok, czy właściwie co krok, traci on 1 HP. I właśnie mam taki zaczerwieniony ekran. Ale to możemy śmiało wyleczyć nasze Pokémony. To w sumie, korzystając z okazji, że jest komputer, może zapiszmy grę. 6 minut już gramy. Znaczy nie, no, na wizji może trochę mniej, bo jeszcze chodziłem po Fenak, zakupy robiąc. Bo zakupiłem parę drobiazgów, takich jak ogólnie itemy leczące, czy pokebole. A to już pomiędzy odcinkami ogółem. Dobra, tu mamy kolejny zakręt. Teraz musimy iść tędy. I co my tu mamy dalej? I tu mamy dwóch Cyperpeonów. Którego by tu wybrać? Może tą z przodu. Chcecie przejść tymi drzwiami? No, raczej. Widzę, że kozak jesteś. Ta. No dobra, więc Cyperpeon Byla chce z nami walczyć i ona z kolei, co ona wyśle do walki? Ona wyśle Sunflore oraz Jumplapa. No, Sunflore dosyć wysoki poziom, 45.
No i nie, czy już niektórzy się domyślają, co to za Pokémon. Dobra, Umbreon, Raligator. No i Sunflora jest niczym innym jak Shadowen. Kolejny Shadow Pokémon. Dobra, więc jakby to może to rozegrać? Uderzmy, że z Find Attackiem w Sunflorę i z Slashem próbujemy wykończyć Jumpduff. Można to trzeba wykończyć, bo nie jestem pewien, co potrafi, ale jeszcze z tym i takie przypadki. W tej Rilgen Tower naprawdę czeka nas jeszcze masa Shadowów. Dlatego zaopatrzyłem się już zawczasu w Pokébole. Dobra, fajnie to tak. Nigdy nie poduję, więc tutaj nie mamy się czego obawiać, jedynie tego, że przywali krytycznie i rozwali mi Sunflorę, czego wolałbym naprawdę uniknąć. I Ingrain. Oj, ten atak jest naprawdę bardzo irytujący, bo co turę Pokémon pochłania sobie troszeczkę HP z ziemi. Czy jakby się ukorzenia, to dosłownie mówiąc. Dobra, koniec Slash, niestety nie krytyczny. Dobra. Jeszcze raz walimy w Sunflorę, no to już około połowy HP zabrało, no ale teraz ten Ingrain jeszcze grow. I ten Sunflora chyba zna Solar Beam. Ale tutaj pewności nie ma. Sunday. No i zaczyna być trochę nieciekawa sytuacja, bo Sunday przyspieszy oba te Pokémony, bo oba mają też chlorofil, która wzmacnia prędkość właśnie mocnego słońca. No i też pewnie znają Solar Beamy, więc no, mogą nieźle dowalić mojemu Feraligatrowi szczególnie. Ale my tutaj użyjemy Rain Dance i zniwelujemy praktycznie te oba ataki. Znaczy, no mówię oba, bo nie wiem, co zrobi Gloom. Gloom użył Moonlight. No tak, Moonlight go nieco podleczył. No i teraz zastanawiam się nad zmianą Pokémona. Czy już wysłać Altaria, o ile mam ją w teamie, czy może nie. Otóż myślę, że przywalę może... jakby to może zrobić... No nie wiem, sam już. Dobra, spróbujemy oszołomić może Gluma, bo już nie chcę tłuc Sunflory, bo nie wiadomo, co to dalej będzie i wyślę Altarię do walki. O, chyba Altaria ma jeszcze poziom 49. No nie, 50. Nie dowidzę już. Woli, dobra. Confuse Ray Gluma. I zaraz Sing w Sunflorę. Także Solarbeam myślę, że to miał być Feraligatra, więc teraz przywali w Altarię. I to zabierze naprawdę, naprawdę niewiele. 10 HP. Jak na ruch o tej sile... niewiele. No szlagby, to znowu Sunny. No Sunny mi znacznie utrudni walkę, muszę przyznać. No dobra, to... dobra, fajnie tak w Gluma. I Sync na Sunflorę. Niestety pudło. Oj, masz. Ale mimo tego, że słońce ich przyspiesza, to nadal te Pokémony są wolniejsze od moich. I ciągle Growth. No to może już powoli zaczyna groźnie wyglądać. Gloom tutaj, Giga Drain. To jest w sumie najmocniejszy już... To jest w sumie nowy atak. Jest to najmocniejszy z tych pochłaniających życie ataków. Absorb, Mega Drain i Giga Drain już najsilniejszy. Przecież on ma siłę 60, z tego co się orientuje, i 5 pp, więc no... Średnio on wypada, ale czasem się przydaje. Dobra, więc jeszcze raz Find Attack w Gluma i jeszcze raz Sing w Sunflorę. Tak, Gloom pada. O tyle dobrze. Jeden kłopot mniej. Expa na 3 dzielone, no i Sing i trafia. W końcu. Dobra, tutaj Sunflora się co turę też podlecza lekko. Więc będę mógł w niego raczej spokojnie przywalić, ale... No, wolałbym jednak niekrytycznie. Dobra, i tu mamy trochę Ultra Boli, więc zacznijmy rzucanie. Dobra, pierwszy Ultra Ball leci. Czy złapie się? No, tego nie wiadomo, bo mimo że śpi, ma trochę więcej niż połowę HP, to jednak może być ciężko, ale jednak się udało za pierwszym razem. Za pierwszym razem udało nam się złapać Sunflorę i bardzo, bardzo dobrze. Ha! Przegrałam? Dlaczego? Dlatego, że ja byłem lepszy. Haha.
No dobra, więc chodźmy dalej. No cóż, w dzisiejszym odcinku mój komentarz może nie być zbyt żywotny, dlatego że w sumie dopiero co wstałem i jest bardzo, bardzo rano. A ja tu mam dzisiaj w planach nagranie naprawdę sporo filmów, dlatego jest jak jest. Ok, więc może na początek trzeba by ustalić dobry team. Jak widzicie, przed nami stoi nikt inny jak Lady Venus. Tylko na walkę z Lady Venus, czym mógł walczyć? Medicham Flygon? No cóż, spróbujmy tym teamem. Znaczy, no dobrze mówię. Także Lady Venus. Czy to nie jest ta słodziutka para? Co wam zajęło tyle czasu? Już męczyło mnie to czekanie. A teraz już się... żegnajcie? Nie czasem. Teraz już się żegnajcie. Tym razem będzie tak na poważnie, jak to tylko możliwe. No okej, więc kolejny Cyber Admin Venus, z którym już raz walczyliśmy, chce z nami walczyć i dostał walki Bellosoma oraz Wigglypuffa. No cóż, Bellosom jest kolejnym nowym Pokémonem, jest to jedna z możliwych ewolucji Gluma. No może ewoluować albo Vileplume, że użyje się na nim Sandstone, albo... Znaczy, nie, w Bellosoma, że użyje się na nim Sandstone, lub w Vileplume, że użyje się na nim Leafstone. A Wigglypuff wyższa forma Jigglypuffa. No i w sumie na nim będzie... Nie, tak, tylko tak. High Jump Kick z pewnością załatwi Wigglypuffa, Boże, co ja mówię. Dokręcony dzisiaj jestem. A Dragon Breath prosto w... Bellosoma. Także ten Bellosom zna Slatwa, więc trzeba być na niego dosyć ostrożnym. No, niestety nie został otruty. A za to High Jump Kick zmiecie Wigglypuff! O tak, jeden cios. Medicham jest naprawdę, naprawdę silna, bo nie dość, że ma staba na właśnie High Jump Kicka, są sobie atak też jest niezły. No i jeszcze ta umiejętność. O-oh, Attract. No i super. Bellosom rozkochała sobie Flygona, ale też mimo wszystko spróbujmy przywalić Earthquake'iem. Bo ten ruch wykończy Raichu, pokażę wam właśnie, jak wygląda epicki Earthquake w Pokémon Colosseum. No i niestety się nie udało. Ho, ho, ho. No, zaczyna to trochę groźnie wyglądać. A ciekawe, czy Full Heal był cząstkowo Flygona z zauroczenia. Bo w sumie ciekaw jestem. Więc sprawdźmy. Użyjmy na nim Full Heal. Gdzie one są? Gdzie one są? Tu są. Mamy 5 sztuk. Stosunkowo niewiele. A zobaczymy, czy to ma jakiś skutek. No i znowu Attract, tym razem w Medicham. Naprawdę, naprawdę wyjątkowo wkurzająca strategia. Z tym rozkokiwaniem Pokémonów. A szczęście Medicham uderza High Jump Kickiem. I to wykończa Bellosoma. Właśnie Bellosom, bo to jest ona. No i walka robi się naprawdę ciekawa. Mimo tego, że mam jakąś tam przewagę poziomową, to nie wygląda to tak różowo, jak powinno. Dobra, więc ja może użyję Calm Minda ewentualnie, a Cruncher spróbuję wykończyć Mischievous. I haps. Pięknie, to powinno... Wow, nie starczyło nam Mischievous. Teraz Raichu używa Thunder Wave, prosto w Medicham. Bo na tego niby to nie zadziałało, bo to jest atak elektryczny. Tak, jest zakochany w Raichu i nie może się ruszyć fajnie. I jeszcze Confuse Ray. I prosto we Flygona. No i jakby tutaj się nie wkurzy. Inny fan używa wszystkie możliwe chyba staty, prócz... Znaczy takie, które można rzucić jednorazowo, czyli paraliż, zauroczenie, plus konfuzja. To jest naprawdę, naprawdę irytujące. Ale pomyślcie sobie, jakby to można fajnie, pozytywnie wykorzystać. Dobrze, w turze Medicham miałem użyć może jagódki, bo Persent Berry się przyda. Mamy dwie, więc wyleczmy... Nie, Espeon, tylko Flygon. Dobra, Flygon otrząsnął się z oszołomienia, więc użyjmy nam Mischievous Crunch. I zaraz później użyjemy Earthquake'a, żeby wykończyć Raichu i troszeczkę przywalić kolejnemu Pokémonowi. Użyję Earthquake'a na Mischievous ze względu na to, że ma umiejętność Levitate, więc to nie miałoby na nim żadnego efektu. I Milotic.
Jest to kolejny nowy Pokémon. Jest to bardzo silny Pokémon typu wodnego. I znowu Sweetkiss pewnie. O, będzie tam. Sweetkiss oszołamia. Kolejny też nowy ruch. No i Majority jest Pokémon typ wodny i to jest Pokémon niezwykle wytrzymały, więc no, na niego trzeba być bardzo, bardzo ostrożny. Teraz tutaj już mamy Detect i niestety nam się nie udało. A nie, udało się, super. No i Earthquake. To z pewnością wykończy Raichu. Trochę przywali, nawet bardzo trochę Majority. No i Raichu is gone. Earthquake naprawdę świetnie wygląda tutaj w tych Pokémonach. Earthquake walka właśnie 2 na 2 rani wszystkie 3 Pokémony, jakie znajdują się dookoła Pokémona, który go używa, czyli naszego też. Więc trzeba być na to bardzo, bardzo ostrożnym. No i znowu Attract. No cóż. Dobra, więc spróbujmy zrobić coś innego. Przywalimy High Jump Kickiem, a na Medicham użyję Full Heal. Troszkę tych przedmiotów leczących zużyję, no ale myślę, że się jednak to jako tak opłaci. Venus leczy swoją Milotic. Milotic jest wyższą też formą Fibasa, o tym chyba też nie wspomniałem. Z takiego paskudnego zgniłej ryby, jaką jest Fibas. Rasta. Taki oto piękny Pokémon. W sumie według Pokédexu z gier na Game Boy jest to najpiękniejszy Pokémon w świecie. No i w sumie jest dosyć ciekawa forma ewolucji tego Pokémona. Bo ewoluować go można tylko praktycznie w Ruby, Sapphire, Emerald, no i oczywiście w tych grach w wyższej generacji. Bo on musi mieć na maksa zrobioną kondycję kontestową w Beauty, czyli w piękności. Żeby Fibas mógł ewoluować w Milotic. Czyli Fire Red, Leaf Green, Colosseum czy XD jest to praktycznie niemożliwe. No i cóż, pokonaliśmy Lady Venus! Ach, mam już tego dosyć! Co ty nie powiesz? 4-8. Set za zwycięstwo. Czyli znów ładna sumka. Znów przegrałam. Moja duma już dłużej nie wytrzyma. Masz, weź sobie to. W zamian zapomnisz o tej walce, jakby nic się tutaj nie stało. Ta, wszystkim powiem, że jesteś cienka i przegrałeś ze mną po raz drugi. Powinnam zapomnieć, że kiedykolwiek z tobą walczyłem. No tak, właśnie zrobię. I Lady Venus się zmyła. No cóż, więc ja wrócę się wyleczyć moje Pokémony. No i kolejnym kierunkiem, kierunkiem w prawą stronę zajmie się w następnym odcinku. Ze względu na to, że to by troszeczkę mi po prostu zajęło, dlatego zostawię sobie na to na kolejny odcinek, więc dojdźmy do recepcji. Tam zapiszemy grę, leczymy Pokémony. Albo w odwrotnej kolejności. I tak, nasze Pokémony są już zdrowe. Więc jeszcze ewentualnie przygotujmy sobie układ zespołu na kolejną walkę. Że będzie dobry, albo lepszy będzie ten. Z Umbreonem. Dlaczego biorę Umbreona? No to już przekonacie się. No już, ale to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc ja z wami się żegnam. To do usłyszenia w kolejnych filmach serii Pokémon Colosseum. To cześć!